Ta pierwsza partia była decydująca. Zresztą było widać po tym, na tym meczu, jak zawodnicy walczyli, jak oni się starali, ile było w tym emocji. No i właśnie zdarzyła nam się po raz kolejny jakaś sytuacja, gdzie dwóch... Przypomnę, że od 26 stycznia właśnie od Jastrzębia czekamy na wygranie pierwszego seta przez Pamaku. Tak, tak. Natomiast co prędzej czy później to przyjdzie. No. Natomiast martwi nas to, że w taki sposób, no bo znowu jakieś 2-3 głupie błędy i no i set nam uciekł, 26-24, tak. Potem zaczęły się te słynne roszady w składzie. Czy to była wasza odpowiedź na te właśnie, co, o których mówiliście na konferencjach prasowych, pewne zmiany w ustawieniach rywali, czy może taki krok desperacji, czy konieczność was zmusiła do takich, a nie innych rozwiązań, no, dla kibiców na pewno zaskakujących? Znaczy, na pewno nie był to krok desperacji, związany z tym, że przegrywamy. To był krok desperacji związany z tym, że mieliśmy pewne kontuzje przez cały tydzień. I to było z tym związane. No, mamy problemy ze środkowymi, mają drobne urazy, drobne lub większe. I natomiast przygotowaliśmy Mikołaja do gry na środku od przez cały tydzień. On bardzo dobrze na treningach wyglądał. Zaczęliśmy z Martinem, bo chcieliśmy spróbować, bo mówił, że będzie gotowy na sobotę. Jego gra była dosyć przeciętnym poziomie. Sprawdziliśmy Mikołaja, okazało się, że Mikołaj bardzo dobrze sobie daje radę na tym środku i chwała mu za to. No szkoda, że ten mecz nie udało się wygrać. Na pewno jakby ten mecz jeszcze udało się wygrać, to Mikołaj jeszcze bardziej by się, jeszcze pewnie by się poczuł. No tego brakło. Czy ta 12-osobowa kadra, przyznajmy wąska, bo gdzie nam do tuzy, gdzie tam powiem po 20, po 18 zawodników, również miała na to wpływ i czy to czuwanie nad tym, żeby akurat, bo może nie było na boisku równocześnie 4 cudzoziemców, czy to również miało wpływ na te roszady? Nie, akurat tutaj wiedzieliśmy, ja mam też zadanie pilnowanie, czy żeby nie było 4 cudzoziemców i na boisku nie było 4 cudzoziemców, było w protokole w jednym momencie 4, ale to nie jest problem. Natomiast staramy się uważać, tak, ta kadra jest wąska. W współczesnej siatkówce to naprawdę mało który zespół ma 12 zawodników, generalnie zespoły mają więcej zawodników, minimum 14. Dlatego czasami ja pomagam w treningach, staram się jak mogę, choć na pewno no to nie jest to samo, jeżeli byłoby dwóch zakontraktowanych zawodników. Natomiast myślę, że to nie ma nad czym się rozwodzić, tak tyle mamy zawodników i trzeba w takim składzie sobie dawać radę i myśleć, kombinować, prawda? Jeżeli ktoś ma jakiś uraz, to się go ewentualnie z pewnych rzeczy odsuwa i tak to wygląda. Przegrywamy 0-2. Przypomnijmy, że gramy do 3 wygranych. Nie wyobrażam sobie, żeby trenerzy nie wierzyli jednak, że można to jeszcze wyciągnąć na 3-2. Ale co teraz będzie trudniejsze dla was, szkoleniowców? Czy podnieść jeszcze jakiś tam krok, dwa, poziom sportowy? Czy spowodować, czy utrzymać tą wiarę, czy ona w ogóle jest, że można się podnieść z takiego wyniku i wygrać 3-2, tą rywalizację? Do tego jeszcze może dochodzić to, że kto wie, czy trzeci mecz nie będziemy grali z najlepszą drużyną Europy. To też jest możliwe. Tak, wszystko jest możliwe w sporcie. Ja wszedłem do szatni po meczu i widziałem ogromną złość w oczach zawodników. Myśmy rozmawiali na temat tego meczu w poniedziałek i oni sami zadeklarowali, że są w stanie pracować jeszcze ciężej, byleby wygrać. Także to jest bardzo pozytywny objaw. Tutaj nie ma żadnego zwątpienia. To nie jest ostatni mecz, przyszły ten trzeci, to nie są ostatnie mecze decydujące o utrzymaniu lub spadku, także mi się wydaje, że tutaj jeżeli chodzi o sferę motywacyjną, to nie ma żadnego problemu. Problemem natomiast jest nasza gra, którą trzeba poprawić, na pewno to trzeba zmienić. Czy już kontuzje się skończyły, czy będą wszyscy zdrowi? Mamy trochę dni, bo właśnie przez tą przerwę na Final Four spowodowane. Czy wszyscy dojdą do siebie do 2 kwietnia? Czy dojdą, to jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że tak. Natomiast ustaliliśmy tak z trenerem Mizuno, że ten tydzień będziemy pracować bardzo ciężko, aby zrobić z nimi taką nadbudowę na to, co będzie później. Jest to też czas na pewno na wyleczenie kontuzji. Niektórzy zawodnicy też poświęcają dużo czasu na zabiegi, na fizjoterapię, jeżdżą na zabiegi do Opola, także tu wydaje mi się, że ten czas powinien wystarczyć. Te 2 tygodnie powinny wystarczyć do następnego meczu po to, żeby być w pełni formy. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie żadnych jakichś dodatkowych urazów po drodze, które mogą wyniknąć w tym tygodniu lub w przyszłym. Jeżeli tego unikniemy, to myślę, że powinniśmy mieć pełną 12. To, że chcemy wygrać z Jastrzębskim, nie będzie nam przeszkadzać, żeby kibicować im Final Four, ale nie będziemy chyba mieli nic przeciwko temu, jeżeli oba mecze będą się kończyć wynikiem 3-2 i powiedzmy 28-30, ewentualnie 17-15 w tiebreakach, prawda?
Zgadza się. Mimo że Jastrzębski jest naszym przeciwnikiem, natomiast rozmawialiśmy z trenerem Bernardiem i my z tego serca życzymy im udanego występu w tym Final Four. Pamiętajmy, że to, że Jastrzębski gra, to jest jakby dobrze dla nas, dla całego środowiska siatkarskiego, dla całej ligi, bo to zawsze świadczy o poziomie tej ligi. Z drugiej strony też właśnie musimy popatrzeć, no, z kim gramy. To jest wicemistrz Polski, to jest finalista Final Four. Okej, w tym sezonie zaczęli źle, pogubili gdzieś punkty, później ciężko było to dogonić. Natomiast w dalszym ciągu ta presja na zespole Jastrzębskiego jest strasznie duża. Budżet kilka razy większy od naszego, trzeba też dodać. Zgadza się, na pewno finansowanie klubu Jastrzębskiego wygląda jest realizowane na troszkę innych zasadach, natomiast niejednokrotnie sport pokazuje, że ci z mniejszymi budżetami potrafią wygrywać i tego samego życzyliśmy Jastrzębskiemu przed wyjazdem do Bolzano, bo oni mają pierwszy mecz z Trento. No i jak rozmawiałem z Lorenzo, to on sam mówił, że jeżeli zagramy na takim poziomie jak w Wieluniu, to tam może być godzina z prysznicem, prawda? Natomiast no, my im życzymy jak najlepiej, no bo to jest sport, no. Może to są nasi rywale, to jednak jakby wszyscy jedziemy na jednym wózku, prawda? I każdy rozumie tą specyfikę tej pracy. Jak przyjmowaliście kolejne roszady w składzie trenera Mizuno? Czy nie spodziewał się pan przypadkiem, że za chwilę wyjdzie, powiedzmy, na przyjęcie czy na atak? Nie, no to podchodzimy trochę rzadko. Za tym był serio. Nie. Spowodowane to było tym, że no, w tym tygodniu wcześniejszym było troszkę kłopotów. Maciek Dajder poważnie wybił palca, nie mógł trenować, w ogóle nie brał udziału w zajęciach. Martin cały czas jest z kolanem, ma problemy. Także tutaj troszeczkę nas dopadły kontuzje. Oprócz tej może ostatniej zmiany, gdzie Martin wyszedł, ale myślę, że trener chciał troszeczkę, nie wiem, przeszkodzić, bo akurat Jastrzębie w tiebreaku wygrywało 4 punktami. No, po części się udały te zmiany, bo i Błona troszkę spełnił swoją rolę. No, na pewno dla nas też to jest jakieś zaskoczenie, ale to wszystko robi na pewno trener do tego, żeby osiągnąć sukces. Dużo nie brakowało, szkoda, bo był już tiebreak i można było to wygrać i byłoby 1-1 w rywalizacji. Zobaczymy, no, w tym tygodniu normalnie trenujemy, wszyscy są w miarę, oprócz Martina, dalej mu dokucza to kolano, także myślę, że w tym tygodniu już normalnie potrenujemy i będziemy grać normalnie. Nie odbiję zawodnikiem z największym doświadczeniem w drużynie, czy w swojej karierze długoletniej znalazł się pan w takiej sytuacji, że przegrywając w playoffach czy playoutach 0-2, ponad drużyna potrafiła wygrać rywalizację 3-2? Czy ja pierwszy raz gram w playoutach, także... Czy w playoffach, mówię? Tak, zdarzało się i to często, że zespoły wygrywały, a później przegrywały i odwrotnie. Myślę, że to nie można poddawać się, bo to w każdej chwili może się odwrócić. Wystarczy wygrać jeden mecz, później mecz jest u nas i w piątym meczu to są już nerwy, emocje. Także nadal wierzymy i pojedziemy do Jastrzębia walczyć. Na pewno Jastrzębie jest na fali wznoszącej po wejściu do Final Four w Lidze Mistrzów. Po prostu oni no, jakby osiągnęli jakiś sukces i to ich jakby tak poniosło do tego, żeby lepiej grać. I na pewno widać u nich tą poprawę taką psychiczną przede wszystkim, bo zespół personalnie jest bardzo dobry. On aspirował, żeby walczyć o medale w tym roku. No nie udało się, ale tak jak mówimy, no to jest zespół bardzo dobry. Grają w Lidze Mistrzów i będziemy się starać z nimi, chociaż naprawdę grają bardzo dobrze. Nam brakuje czasami naprawdę, bo to się powtarza już któryś tam mecz, już jakieś proste błędy i tym różnimy się od Jastrzębia. Nie jest wykluczone, że będziecie grać już trzeci mecz, zakładając nawet te najmilsze rozwiązania, z najlepszą drużyną w Europie. Czy to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na wasze podejście do takiego spotkania? Nie, myślę, że my już tutaj bardziej myślimy, nie to, że oni grają teraz w czwórce najlepszych zespołów. My dla siebie chcemy zagrać dobre spotkanie, bo naprawdę no, bywają sety, że gramy naprawdę bardzo fajnie, a tak jak nawet ten pierwszy set tutaj u nas, gdzie było praktycznie równo, na przewagi przegrywamy i właśnie w końcówce przychodzą jeden, dwa proste błędy i troszeczkę jakby nam podcina skrzydła. Mam nadzieję, że to się zmieni.